Jak jeszcze można próbować interpretować kwestię spożywania ciała i krwi Jezusa? Jak rozumieć ten praktykowany przez chrześcijan obrzęd Wieczerzy Pańskiej? W Ewangelii Jana, rozdziale 3, wersycie 16, autor wypowiada taką oto myśl. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zgodnie z teologią Janową, Bóg powodowany miłością do człowieka daje swego Syna ludziom, by objawić swoją wolę, objawić siebie samego jako Ojca, a nade wszystko objawić, ukazać to swoje Boże umiłowanie człowieka w akcie poświęcenia się Jezusa aż do śmierci na krzyżu. Skoro według Jana Bóg daje z miłości swojego Syna ludziom, czyli ofiaruje Go ze wszystkimi tego możliwymi konsekwencjami, to pojawia się kwestia odpowiedzi człowieka, postawy człowieka, jaką może on przyjąć wobec tego wydarzenia. Oczywiście człowiek może odrzucić ten gest Boga, lub może go przyjąć. Przyjęcie jest równoznaczne z wiarą, jak pisze Jan w wyżej wymienionym fragmencie. W tym kontekście wydaje się, że spożywanie ciała i krwi Jezusa pod postaciami chleba i wina jest wyrazem przyjęcia Syna którego daje Ojciec. Podobnie jak chrzest jest wyrazem nawrócenia, symbolizowanego przez obmycie i wyjście z wody niejako do nowego życia. Dlaczego spożywanie ciała i krwi ma być wyrazem przyjęcia ofiary Jezusa i tym samym przyjęcia Jego samego? Ta symbolika jest zakorzeniona w żydowskim kulcie ofiarnym. Gdy Żydzi składali Bogu ofiary, to chcieli, by były one przyjęte przez Jachwę. Ofiary były różne i różne były sposoby składania ofiar. Najbardziej radykalnym sposobem były tzw. ofiary całopalne, gdzie całe zwierzę spalano na ołtarzu. Po co? Ano po to, że ofiara całopalna była wyrazem całkowitego oddania daru dla Boga. Nic nie zostawiano sobie. Nie tylko krwią skrapiano ołtarz, wszystko niejako szło dla Boga. Ofiara była całkowicie zniszczona i w ten sposób w postaci dymu mogła zostać niejako przetransportowana w cudzysłowiu ku niebu. Jeśli dym unosił się ku górze, uznawano, że Jachwe przyjął ofiarę i była to dla niego przyjemna miła woń. W księdze wyjścia chociażby w rozdziale 29 i w wersecie 18, jest właśnie powiedziane, jest taki nakaz wyrażony. I spalisz całego tego barana na ołtarzu. Jest to ofiara całopalenia dla Pana. Miła woń. Ofiara spalana dla Pana. Inaczej mówiąc, Jachwę przyjmował ofiarę, którą dla niego spalano. Przyjęcie jest tutaj analogią do spożycia. Całkowite spalenie zwierzęcia miało właśnie taki sens totalne oddanie ofiary Bogu w postaci dymu. Poprzez zniszczenie dar miał. Charakter nieodwołalny: ofiara zostaje definitywnie wyłączona z codziennego użytku i przeniesiona w świat niewidziany, wzniesiona ku Bogu. Tak powszechnie myśleli starożytni i tak też rozumowali Żydzi w swojej religijności. Nawiązując do cytatu z Ewangelii Jana podanego na początku, w przypadku Jezusa mamy sytuację odwrotną: to on zostaje dany światu przez Boga i stanowi niejako ofiarę całopalną. To znaczy, całkowicie oddaje się na krzyżu, poświęcając się dla ludzi aż do ofiarowania swojego życia, czyli do oddania całego swego cielesnego człowieczeństwa. I możemy tu dostrzec pewną analogię. Gdy poprzez spalenie ofiary ze zwierząt dym przenosił ją niejako do Boga, to tak w przypadku Jezusa jego ofiarowane ciało i krew przechodzi ostatecznie i definitywnie w sferę świata. I tak jak w przypadku ofiar całopalnych, Żydzi chcieliby, by ich ofiara była przyjęta, przyjęta przez Jachwę, spożyta, jako miła woń. Podobnie i tu, skojarzenie podsuwa nam to, że Bóg oczekuje, iż człowiek przyjmie ten dar Syna Bożego. Stąd też ten teologiczny obraz spożywania ciała i krwi, który wyraża przyjęcie ofiary Jezusa przez ludzi. Jest to przyjęcie z jednoczesnym dziękczynieniem. Dlatego wieczerza pańska nazywana jest także Eucharystią, oznaczającą właśnie dziękczynienie. Taka interpretacja wieczerzy pańskiej idzie więc dalej. Ciało i krew nie stanowi więc tylko metafory słowa, czyli nauki Jezusa i karmienia się pouczeniem jego słów. W zasugerowanym kontekście ofiary całopalnej wieczerza pańska wyraża przyjęcie z wdzięcznością tej ofiary Jezusa. Posłanego z miłości przez Ojca do ludzi. Przyjęcie ciała i krwi, ich spożycie, nie jest tylko beznamiętnym gestem przypominającym o tym, że chrześcijanin ma posilać się słowem, nauką Jezusa i ją rozważać. Przyjęcie ciała i krwi jest gestem, który każdorazowo każe zatrzymać się w głębokiej religijnej zadumie i wdzięczności nad wydarzeniem Golgoty. Jest to gest przyjęcia tej miłości Bożej. Która ofiaruje światu syna Bożego. Jest to w końcu gest przyjęcia samego Jezusa jako osoby, a nie tylko jego nauki, nie tylko jego słów. Tak jak Jachwy przyjmował realny dym ofiarny w mniemaniu Izraelczyków, tak samo wiara pozwala w tej analogii doszukiwać się, że pod postacią chleba i wina znajduje się sakralne i sakramentalne ciało i krew Pana. Wydaje się, że w tym ujęciu. Jest to więc coś więcej niż tylko metafora słowa. Praktykowanie wieczerzy pańskiej to ciągłe przeżywanie i przyjmowanie z wdzięcznością tej wielkiej dla rzeszy chrześcijan tajemnicy wiary, jaką było całopalne ofiarowanie się Jezusa na krzyżu dla dobra człowieka.